Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu w Willi Luszowice. Dzisiaj chciałam zaproponować Wam warsztaty recyklingowe. Z pewnością zastanawiacie się, albo i nie, co dzieje się ze starymi książkami, czy one tak trafiają na makulaturę i na przemiał, czy, że się tak wyrażę, lądują gdzieś indziej. Dzisiaj wykonamy sobie retroróże ze starych, zniszczonych książek, które mogłyby skończyć swój żywot właśnie na makulaturze. Takie retroróże nie wymagają dużo wysiłku. Ja Wam pokażę taką prostą metodę i mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z efektów swoich prac. Co będziemy potrzebować do wykonania retroróż? Będziemy potrzebować starą książkę. Ja tutaj przygotowałam sobie taką, jak widzicie, no już bardzo zniszczoną księgę. Ona ma fajne kartki, bo te kartki są lekko pożółkłe w takim kolorze sepiowym. Będziemy potrzebować albo patyczek od szaszłyka, albo jak ktoś dysponuje taki drucik, on jest o tyle lepszy, że można go wyginać w różne strony i ta łodyżka potem jest bardziej elastyczna. Będziemy potrzebować oczywiście nożyczki. No i będziemy potrzebować klej. Dobrym klejem jest klej Magic z tym dzióbkiem. Natomiast ja dzisiaj będę używać ze względów czysto technicznych kleju na gorąco. Tylko i wyłącznie dlatego, żeby Wam pokazać, jak taka róża powstaje od A do Z, gdyż wykorzystanie Magica wymaga więcej czasu, bowiem musi on po prostu zaschnąć. Ale spokojnie z Magiciem też możemy wykonać tego typu kwiat. Od czego zaczynamy? Będziemy potrzebować 8 kartek papieru, w tym wypadku książki. Każda kartka posiada margines, więc ten margines odcinamy, bo on nie będzie nam do niczego potrzebny. Zginamy te kartki, tworząc kwadrat, właściwie trójkąt, który po rozłożeniu stworzy nam kwadrat. No i oczywiście wycinamy ten kwadracik. Musimy mieć dość dobre nożyczki. Tak. I mamy 8 takich kwadracików. I ja teraz proponuję, żebyśmy brali sobie po 2, ponieważ łatwiej nam będzie wycinać. Zginamy te kwadraty na 3 trójkąty. Raz, 2 i 3. Mamy taki trójkącik, z którego następnie wycinamy taki łezkę. Jak rozłożymy tę łezkę, to otrzymujemy serce. Mamy to serce, tak? No i oczywiście musimy sobie zrobić czubek, żeby tutaj była taka dziurka, ponieważ ona nam potem będzie potrzebna. I 8 takich kwiatuszków. Raz, 2. Jak już wejdzie się w prawe, to naprawdę idzie bardzo szybko i bardzo sprawnie. Tutaj mamy kolejne. Trochę śmieci przy tym się nagromadzi. I mamy kolejne serduszko. No, oczywiście pamiętamy o tym środku. Thank you.
I mamy cały zestaw takich właśnie kwiatków. Tak, mamy tutaj. I kolejny krok polega na tym, że musimy sobie przygotować poszczególne warstwy. Pierwsza, z każdej odcinamy po jednym, tak jakby jednym płatku. Czyli mamy, tutaj mamy 8, tutaj mamy 7. Z tego wycinamy 2. Z kolejnego wycinamy 3. 3. Z następnego wycinamy już 4, czyli mamy tak jakby połowę przygotowane. 4. No i potem 5, czyli zostają nam 3. Właściwie moglibyśmy wykorzystać również te ścinki z poprzednich warstw. 3. Tutaj muszą nam zostać 2. I na koniec 1. I mamy, że tak powiem, przyszykowane poszczególne warstwy róży. Kolejnym krokiem jest wykonanie płatków. Ja zawsze zaczynam od, tutaj będę się posiłkować patyczkiem od szaszłyka, zawsze zaczynam od tego, od samego środka. Na tym etapie prac trzeba po prostu uważać, żeby się nie oparzyć, ponieważ tutaj stosujemy klej. Ja, tak jak wspomniałam, stosuję klej na gorąco, ale spokojnie, jeśli ktoś ma więcej czasu, a boi się pracować z klejem, co jest oczywiste, no to proponuję stosować klej Magic albo jakiś inny wikolowy. Mamy jedną taką rurkę stożkową i teraz będziemy przyklejać kolejną warstwę. Istotna jest kolejność i miejsce, gdzie nakładamy. Chodzi o to, żeby te poszczególne elementy tak jakby otulały się. I tutaj znowu na boku kleimy. I mamy już tutaj taki oto środeczek róży. Był 1, 2, teraz 3 płatki. Tutaj przygotujemy sobie. To już pójdzie szybciej, bo chodzi o to, żeby skleić jedną płaszczyznę z drugą. Ona się będzie kleić, mamy takie coś. Teraz 4, znowu sklejamy. Teraz ma być 5. No i 8. Tutaj już nic nie musimy kleić, więc mamy poszczególne warstwy konstrukcji naszej retro róży. Cała praca polega na tym, żeby po prostu powkładać i poprzyklejać każdy z tych stożków do siebie. Zaczynamy od środka. Też nie wsadzam tak na chybił trafił, tylko po prostu, żeby poszczególne płatki tak jakby wchodziły w te wolne przestrzenie warstwy wcześniejszej.
będzie teoretycznie powinno ładnie schnąć. Musi dobrze wyschnąć, ponieważ potem to będziemy ten kwiat, taki wygląda trochę jak, nie wiem, lilia, by miała bardziej takie szpiczaste te płatki. Tak, więc kwiatek już mamy, sam kwiat, samą głowę mamy gotową. Teraz czas na wykonanie łodygi. Łodygę wykonujemy również z kartek papieru. Co będziemy potrzebować? Będziemy oczywiście potrzebować kartkę, będziemy potrzebować taśmę samoprzylepną, dwustronną. Klej tutaj na tym etapie możemy odłożyć, więc przyklejamy sobie taśmę dwustronną do kartki i wycinamy paski. Wycinamy te paski. Następnie bierzemy albo patyczek po szaszłyku, albo ten drucik, który ja zastosuję. Przyklejamy go pod kątem. Tak. I w tej chwili musimy okleić tę łodygę. Tak po prostu zwijamy, jedną ręką zwijamy, czy nawijamy, a drugą dociskamy. I mamy przygotowaną taką oto papierową łodyżkę. Teraz tę łodyżkę musimy wmontować w naszą różę. Po to nam był właśnie potrzebny ten otwór, żebyśmy mogli sprawnie umieścić różę, kwiat, główkę róży na takiej oto łodyżce. Ja sobie ją tutaj oczywiście zabezpieczę klejem, żeby nam nie wychodziła. I mamy gotowy kwiatek. Jeszcze tutaj jest takie nieładne, nieestetyczne, więc to musimy, proszę, zamaskować. I tutaj oczywiście też wykorzystamy kartkę. Ja tutaj wytnę taki fragment, on ma taki owalny kształt. I tutaj to tak dotnę, o, do środka. I teraz będę starała się, zobaczymy, co mi z tego wyjdzie, zamaskować tę nieciekawą dziurę, która nam się tutaj wytworzyła. Częściowo mi się to udało. Mamy różyczkę. Ja jeszcze zrobię na koniec, no bo jak to róża bez liścia, zrobię taki na szybko listek. Wycinam takie ząbki. Mamy listek, piękny listek. Ten listek również podklejamy tutaj troszkę klejem i możemy go elegancko przykleić, chwycić. Można go odgiąć i mamy różę. Ona jest prawie gotowa, natomiast chciałam wam pokazać, jak uzyskać jeszcze efekt takiego wywinięcia liści. Tutaj nam się przyda patyczek od szaszłyka, do szaszłyka. I teraz łapiemy, nawijamy. I w ten sposób właśnie formujemy sobie
takie powywijane liście. Tak. No i jak już wszystko wywiniemy tak jak trzeba, no to otrzymamy, powinniśmy otrzymać, słuchajcie, coś takiego, taką oto przecudnej urody retro róże. Życzę Wam, moi drodzy, powodzenia i cierpliwości w wykonywaniu tego dzieła.